Nie widzisz napisów? No problem. Klikasz sobie tu, albo klikasz sobie tu i wybierasz język, który cię interesuje. Hej, mamo. Jeszcze nie zdążyłam się tu odnaleźć, a już tak strasznie za wami tęsknię. Nasi amerykańscy współpracownicy przywitali nas bardzo ciepło. Mamy z Anią przepiękne mieszkanie z widokiem na Manhattan. Trochę się martwię, że jej małżeństwo nie przetrwa tej próby, ale czas pokaże. O was, tatą, jestem spokojna. Ba, nawet przekonana, że wkrótce zacznie mu się nudzić i dołączy do ciebie. Nawet nie wiesz, jak ja się cieszę, że Filip będzie miał ciebie obok. Pilnuj, żeby dużo jadł i nie zakochiwał się co 5 minut. Ściskam, Jadzia. No elo, córcia. Ja już ten angielski prawie opanowałam, więc mogę cię w tej Ameryce za niedługo odwiedzić. Gdzie diabeł nie może, tam Grażyna. Nice to meet you. My tu z Baśką mamy taką misję, żeby jej w końcu kawalera znaleźć, bo ten Sławomir to się nie stały w uczuciach okazał. Pisz regularnie, córcia, i koniecznie zdjęcia wysyłaj. Mamusia. A, czekaj. Hashtag tęsknota za córką, co wyjechała do Stanów. A ty tu się schowałyście? A ogłoszenie na fejsa dałeś? Dałem. No bo teraz na początku roku to dużo chętnych będzie na ten pokój. Jeszcze tylko resztę rzeczy ja ci do piwnicy wyniosę i można pokazywać. Wiesz, będzie mi tej naszej Jadzi brakowało. No mi jak siostra, ale kariera najważniejsza. Ja zresztą czuję, że ona tą Amerykę to zdobędzie. No ja też muszę jakąś pracę ogarnąć. Zawsze dobrze gotowałam. Może gdzieś kucharkę szukają? Wiesz co, Grażyna? Ja to bym na twoim miejscu otworzył restaurację, a nie dla kogoś pracował. To dobre. Grażyna restauratorką. Gesslerowa na wygnaniu. No, wypisz, wymaluj. O, ty to jesteś, Filip, taki kurde beztroski. No a jak? Myślałam kiedyś, żeby w Polsce otworzyć, ale najpierw przyszedł COVID, potem ten wyjazd. Ja to jestem taka typowa Grażyna, Filip. Ale jaka typowa? Znasz się na jedzeniu. Masz fach w ręku. Wiesz wszystko o restauracji. Do roboty! A no widzisz, no. No chcę, ale się boję. Idę gdzieś, wiem, żebym lepiej ugotowała, ale nic nie robię, żeby ten krok do przodu zrobić. Marzenia trzeba spełniać. Bierz przykład ze mnie. Hello, hello! Do tego przywitania to ja mam prawa autorskie, maleńka. No już nie taka maleńka. Teraz znowu jak idę spać, to śpię jednocześnie od ściany i z brzegu. Wiesz, do wesela się schudła, teraz znowu jojo. To może zamiast hello, hello musisz mówić jojojo. Spadaj! Lepiej mi powiedz, kto ten pusty pokój pojadzi teraz zajmie. Może zrobimy jakiś konkurs na jakiegoś przystojniaka. Bo mogę wam wybierać. Ty lepiej powiedz, jak na wakacjach było. Weź, zachciało mi się tanich linii lotniczych. Skurczybyki. Niedługo zacznę miejsca stojące sprzedawać. Prezenty wam przywiozłam. Jezus Maria, Baśka! Przecież to nie jest moja torba. A może to jest jakiegoś bogatego i przystojnego księcia z bajki? Lecącego samolotem z Radomia. No, a może ten książę wziął sobie twoją walizkę i teraz ci ją przywiozie? He? O! Patrz, jakie to jest romantyczne! Filip, to jest ten sam samolot z tego samego Radomia. Jakoś międzylądowania w Dubaju sobie nie przypominam. Matko Boska Częstochowska, toż to jakiś psychol na bank! Mówcie, co chcecie, ale ja tu widzę potencjał. O, i adres jest.
Do sukcesu nie ma windy. To są zawsze schody, Andrew. Jeruna, to jest dobre. Życie składa się w 10% z rzeczy, które nam się przytrafiają i w 90% z tego, co z nimi zrobisz. Ale urwał! Ja to bym chciał ludziom życia zmieniać. Motywować i pokazywać drogę przez ciemną dolinę tak jak ty, Misiu. Miszu! 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 Do mantry, synu! Jest! Wiedziałem! Goedemiddag. Hallo. Kom binnen. Koffie of thee? Thee, please. Ale bydle! Fuck. Przecież on wylezie i się zemści. Wiem. Ukamienuję cię, dziadu. Nie bać biedy. Okej, chłopaki, to jest nasz czas. Od teraz jesteśmy zorganizowaną grupą przestępczą. Już wkrótce każdy w Holandii nas usłyszy. Wszystkie media będą nas opowiadać, a nasze legendarne skoki będą z podziwem rekonstruowane w telewizji. Doczekamy się na śladowców!
Nazwa. Jakieś sugestie? Ja proponuję Mokra Mafia. Jak ci tu? What Mokra Mafia? What's wrong with this dude? Easy. He's retarded. Mam! Cabanostra! Dobre. Dobra, trudno. Jakaś nazwa musi być. Z tego co widzę, na waszą kratę już nie ma co liczyć. Podaję ksywy. Napoleon to ja. Ty będziesz gruby. Jaki kurwa gruby? Masz coś? Z Napoleonem będziesz się kłócił? Masz do wyboru. Syfu albo gruby. Kudłaty i... ciabaty. Ciabaty? No... prawie. Pierwsza akcja na wnuczka. Niki von Breda. Mieszka sama z psem, ma korzenie polskie, więc ściema na wnuczka wejdzie jak w masło. Hulk. O Boziu, jaki słodziak! Hulka trzeba unieszkodliwić. I ty miałeś dostać tę rolę. Ale z tego co widzę, gówno z tego będzie, bo woda w kiblu ma więcej charyzmy od ciebie. Kudłaty, ty otrujesz psa. Bułka z miodem. Hulka otruć! Ja tu przyszłem kraść i hajsiwo trzepać. Na krzywdę zwierząt to ja się nie pisałem. Pierdolę, wychodzę, kurwa. No, jednego do podziału mniej. Now in English. Ej, mówiłam, że ta praca jednak lekka nie jest. Ale nie. Przyjeżdżaj, Dolores. Będzie zajebiście. Trzecią zmianę właśnie klepię. Muszę Zika brać, żeby na rzęsy iść. A to wszystko za 300 euro tygodniowo. Dzięki. Super fucha. Pora nowej poszukać. Ty, a ty co ogarnęłaś, cwaniaro? Krytykować to każdy lubi. A jak przychodzi, to do czego ja ogarniam. A wy tylko przychodzicie na gotowe. Ja też załatwiłam, ale nie chciałeś ty. Miło z twojej strony, Jessica, ale nie przyjechałam tutaj pracować w branży lodziarskiej. Przepraszam, gastronomii. Oj, tam praca jak każda inna. Jeszcze raz ci powtarzam, nie dostaniesz wolnego. Nie jesteś tu cholerną księżniczką. Chcesz wolne? To się zwolnij. A żebyś wiedziała. No to nara, lamusy! Patrzcie, tą typiarę. Chyba przeniosła się do gastronomii. O ja jebie. Nic nie rozumiem. Słoneczny ryż? Dawaj to. Ej, to przywitanie króla jest. To się odpicować trzeba. Zapowiada się niezła biba. Dziewczynki, pora zapoznać wysokiego, przystojnego Holendra. Hello! Hi! Come in. I made it. Nice to meet you. Philippe, double B. I love your outfit. Is that the new Jean-Pierre? Okay, I like you already. Let me show you around. Fajna jakaś? Bo jak fajna, to wygoń. Nie będzie mi tu paszce konkurencji na klatce robić. Et voilà. The rent is 700 all in. We fixed the bed for you. So, my name is Judith, I just got divorced, and all I can afford right now is this room. And yeah, I'm a last year medicine student. No tłumacz, że coś. Leki bierze jakieś, tak? Medycynę studiuje. Taka stara? Pewnie parę lat kiblowała. Rozwiodła się dopiero i potrzebuje konta, żeby zakończyć studia. To zapytaj się pani, czy umie gotować i czy nam się do czegoś przyda. No nie, gotować nie umiem. Ale proszę się nie martwić, nie będę przeszkadzać. Całymi dniami pracuję w kafejce, a weekendy jestem w szkole. Klucze pani daj. Dam.
Bellen. Hond kapot maken, praten. Ja. Ty? Myślałem, że ja. Ale spoko, działaj. Ja usiądę, popatrzę. Een jongen in mijn tuin en hij doet echt heel raar. Kan je alsjeblieft even komen kijken wat er aan de hand is? Ja, kom. What can I do for you, my friend? Babcia? Hulk? 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 Sorry. A jeszcze trzeba było go w rękę pocałować. Tutaj niby ma król przyjechać. Drugi raz. Ale... I znowu wyszedł. Iba. Nie może być. No co ty? Nie, no było tak. Co za kuźwa? Ty, to się rusza. Ja pierdzielę. Od razu dzieciństwo mi się przypomniało. Czarne żelki, pamiętacie? Każdy je wypluwał. No, to smurfowe gówno smakuje tak samo. Patrzcie, co tam się odjebało. Hello, I'm Ivona from this site. Hanky, but a wonderful place here, you don't think? Yes, wonderful. Hello, Lady Ivon. No co ty, Ivona, nie znamy się? Męża nie przedstawisz? A wnuczka jakiegoś nie ma? Hello, tu Arleta. Hank, Angenam. Ivona Angenam? Ładnie. How do you find this place? On the map, co nie? Ty, Iwonka, a kiedy ten król przyjedzie? Bo my tutaj na audiencję. Can you bring me a drink, please, honey? Yes, dear. Thank you from the mountain. Oh, where is my little king? Hoi. Lang geleden hoor, plezier met je neef. Ja, jullie ook gefeliciteerd. Jij ook. Kuźwa, to gratulowanie to jest niebezpieczne. Jak nie wiesz, kto jest kto, to przy gratulowaniu prawda wyjdzie na jaw. No to już gdzieś widziałem.
No nie mów, że z chłopakiem przyszłaś, bo i tak nie uwierzę. Pozwól, że przedstawię. To jest Dolores. Lena, miło mi. Ale ładnie wyglądasz. Kurczę, ja tu się zawsze tak wystroję, że niby pasuję, bo z dziewczynami idę, a jednak nie. Dames en heren, deze zaal is tot 2 uur verhuurd. Willen jullie alsjeblieft binnen 10 minuten deze ruimte verlaten? Dank jullie wel. Classic. Mówiłam, że psychol. Jaki psychol? To coach tam jakiś tam. Pacjent nasz. Że pacjent to ja widzę. Ubierzesz się, Negusie? Czy będziemy tak stać i twoją wątpliwej jakości herlawość oglądać? Grażyna, opanuj się. Walizkę przyniosłam do wymiany. Ojoj, moja walizka. Oddawaj torbę pajacu, bo jak z kapci wyskoczę, to się nogami nakryjesz. KPW? Baśka, weź się no i powiedz, że jesteś normalny. No kurna, ciężko będzie ci powiem. Chodź, Graszka, wejdziemy na chwilę. To co cię blokuje, Fertel? Bo w Polsce to inaczej jest. Tam to bym wszystko wiedziała, jak załatwić. A tu? Języka nie znam. Nie wiem, skąd pozwolenia, gdzie lokalu szukać. W Polsce to wszystko jest łatwiejsze. Tam to już bym 10 knajp otworzyła. To ile masz już knajp w Polsce, Grażyna? Do sukcesu nie ma windy, Grażyna. Schody są. Dużo schodów. Kto nie wie, dokąd zmierza, nigdy nikaj nie dojdzie. Rosalia, świętej pamięci babcia, właścicielka najsłynniejszej restauracji na zachód od Wałbrzycha. Ja to całe dzieciństwo spędziłam w restauracji. A gdybym ci powiedział, że mam fest dobry lokal, dałabyś radę ogarnąć resztę? Szwagier Stefan w Hadze ma do dzierżawy. Nawet chyba pozwolenia ma ogarnięte na kilka lat do przodu, bo tam kiedyś bar był. Jak chcesz, to jutro mogę wam pokazać. Ale schód? Kto schód? Grażyna, życie składa się w 10% z rzeczy, które nam się przytrafiają. I w 90% z tego, co z nimi zrobisz. Snapie? Zesrało ci się kiedyś dziecko do wanny? Nie? To ty nic nie wiesz o życiu, kochany. A mnie się ten pomysł podoba, Baśka. Ja to się w knajpie wychowałam. No to co? Mamy deala? Deala? Mamy. A ty nie zadzieraj tak nosa, bo ci mózg przez nozdrza widać. Tot morgen, Grażynka. Witam moje duszyczki na cotygodniowej espowiedzi. Po wpłacie symbolicznej ofiary, co łaska, ale minimum 10 euro, łączymy się w prywatnym okienku wideoczata i można się wyspowiadać. Niesamowite, prawda? Jak to technologia siłą wdarła się do kościoła. Kim jestem, aby negować siłę internetu? O, mamy pierwszą e-owieczkę. Witam serdecznie. Kogo witam? Kogo goszczę? Szczęść Boże! Dzień dobry, nazywam się Baśka. Dzień dobry, Basiu. My się chyba poznaliśmy na weselu, prawda?
No tak. Bo ja właśnie w tej sprawie. Chciałam się umówić z księdzem na prywatną audiencję. Grzechy. Skupmy się na nich. No to przecież mówię. Na kawę się chciałam z księdzem umówić. To grzech, prawda? Grzech jak grzech. Nazwijmy to indywidualnymi rekolekcjami. A teraz koło pokuty. Koło czego? Z. W ramach pokuty wpłacisz symboliczne 200 euro na remont dachu kościoła. Jakiego kościoła? Jakiegoś. Ale skoro jeszcze nie zgrzeszyłam, to skąd ta pokuta? A teraz przechodzimy do drugiej owieczki. Dzień dobry, księże Macieju. Ale schód? Ale schód. Who can I help? Zakochałem się. Ale niestety bez wzajemności. To jeszcze nie grzech, duszyczko. Weź sprawy w swoje ręce i działaj. Okej. No halo. No co jest, synek? Czemu nie odbierasz telefonów od tatusia? Przyjechałem do ciebie. Odbierzesz mnie ze stacji? Aha.